Cześć, siema, z tej strony Suerd, witam wszystkich bardzo serdecznie. Interesuje Was ten miecz, ciężki miecz wyśmienitej jakości, w zasadzie można powiedzieć miecz legendarny Excalibur. No jest trochę zachodu, żeby go zdobyć, trochę się trzeba namęczyć, nie mówię, że trudno, ale pomęczyć troszkę się musimy. 11 tabliczek do zebrania, z tymi 11 tabliczkami udajemy się w ostatnie miejsce. Wszystkie pokażę Wam, gdzie są i pokażę Wam też, gdzie odnaleźć Excalibur. Zapraszam na materiał. Greengraves we wschodniej Anglii. Wszystkie te lokacje, ja Wam je w tej chwili pokażę, nie pokażę jak ich przejść. I mamy kolejną jaskinia prób, ale wszystkie te lokacje macie u mnie na kanale. Ta jest w regionie Sand. Każda jaskinia, każde takie lochy, one troszkę przypominają, stara piwnica w tej chwili, Essex, one troszkę przypominają grobowce z Tomb Raidera, albo nawet grobowce, bym powiedział inaczej, z Assassin's Creed Origins, tak właśnie, tak chyba będzie lepiej. Region Sussex, tutaj mamy kolejną, kopalnia Santlash i kolejna tabliczka. W każdej z tych tutaj takich jaskiń zdobędziemy po jednej tabliczce, w sumie jest ich 8. I tak jak wspominałem, wszystkie te jaskinie macie u mnie na kanale, wystarczy wejść w playlistę. Jeżeli macie problem z jakąkolwiek jaskinią, to u mnie sobie film zobaczycie, obejrzycie i ten problem powinien się rozwiązać. Z Nottinghamshire, jaskinia Deorabi Spar. No i właśnie, na początku mówiłem o 11 tabliczkach, a jaskiń jest 8. No to zaraz sobie wytłumaczymy, pokażę Wam też jeszcze coś. Tutaj jest jaskinia Wiccan, Yorkshire. Trzy tabliczki posiadają zeloci, czyli członkowie zakonu starożytnych i od nich też takie tabliczki musimy sobie zdobyć. Wocik w Hamptonshire, kolejna jaskinia. No i właśnie, w regionie Sand, niedaleko miasta Canterbury, kręci się jeden z zelotów. On ma przy sobie tabliczkę Wotan, moc 220. Jeżeli go pokonamy, zabieramy to, co zostaje przy jego ciele, czyli właśnie między innymi jedna z takich tabliczek. Kolejny zelota w regionie Essex, tutaj w tym miejscu. Wszystko dokładnie na mapie macie pokazane. Las Eppinga, tak, on się właśnie gdzieś w tym miejscu tutaj powinien znajdować, tutaj się powinien kręcić. Hajkę. No ta już jest troszkę tutaj słabsza, nie, przepraszam, nie słabsza, 250 mocy. Za jej pokonanie też wpadnie w Wasze ręce tabliczka. Myślę, że prędzej czy później z każdym z tych zelotów sobie doskonale poradzicie. I ostatni zelota, Sussex region. Też widzicie, mniej więcej, on nie będzie dokładnie w tym miejscu, ale mniej więcej gdzieś tutaj będzie się taki zelota kręcił. To jest trzeci Hrodgar, ostatni z zelotów. Moc 280, no ten jest zdecydowanie najcięższy koleś, ale i on jest do pokonania na odpowiednim poziomie i z odpowiednimi umiejętnościami. Dobra, jak mamy te wszystkie tabliczki z zelotów i z jaskiń, to odwiedzamy jaskinię Myrdina, znajdującą się w regionie Hamptonshire. Już Wam pokazuję, gdzie ona jest. Wszystko już chyba w tej chwili jasne, gdzie my się znajdujemy, gdzie jest wejście do tej jaskini. W tej jaskini właśnie znajdziemy Excalibur, legendarny miecz dwuręczny, jaskinia Myrdina. Tutaj mamy do niej wejście. Zazwyczaj te jaskinie to nie są jakieś tutaj skomplikowane miejsca. Drogą prób i błędów na pewno da się to odnaleźć, no ale można oczywiście skorzystać z takiego filmu jak mój, czy też wielu innych youtuberów powrzucało tego typu filmiki. I jeżeli jest z czymś problem, to tutaj on powinien zostać rozwiązany. Na początku ta trasa jest dosyć prosta, biegniemy w zasadzie cały czas przed siebie, później trochę zaczną się schody. No, na razie zaczyna się spadek. Mamy taki łagodny zjazd, biegniemy dalej. Tu też mamy pozaznaczane na biało właśnie pomalowane taką farbą. Ciekawe skąd to się wzięło. Ale mniej więcej właśnie wiemy, gdzie tutaj podążać.
Dobra, dobra, nie na tą ścianę. Dalej, dalej, teraz prosto. Teraz tutaj się musimy troszkę powspinać. Okej. Dobra, to sobie pozbieram. Pozwolicie. Zabieramy rudę żelaza. Tą też weźmiemy. To wiadomo, zawsze się przydaje do ulepszeń. Dobra, mamy wszystkie. Idziemy dalej. W zasadzie biegniemy. No i właśnie tu docieramy do takiego miejsca. No dosyć chyba charakterystyczne, co? Wskaczemy do wody. Wskakujemy i będziemy się zanurzać. Musimy jakby zupełnie pod spodem tej budowli przepłynąć. Wpływamy jak najniżej. W zasadzie się da. Na pełnym, widzicie, wdechu. No i właśnie, tutaj dopłyniemy sobie do takiego przesmyku. Jeszcze kawałek. Troszkę tutaj rzeczywiście się płynie, ale już jesteśmy blisko powierzchni, czyli przepłynęliśmy jakby pod spodem tego wielkiego muru, tej wielkiej budowli. No i tutaj jest miejsce, gdzie wpłynęliśmy. Będziemy się teraz jakby cofać po tych tutaj wielkich głazach, wielkich płytach. Okej. Tędy po prostu będzie łatwiej. Jak widzicie, tam też byśmy przeszli. Nie ma znaczenia. Ważny jest kierunek, gdzie podążamy. I oczywiście, no nie możemy spaść w przepaść. Charakterystyczne miejsce z napisami w dziwnym języku. Ponoć internauci rozkminili ten język, co tutaj te napisy oznaczają. Też charakterystyczne, widzicie? Taki spadek. Nie przeglądałem tego jeszcze odnośnie tego języka, co ten napis, co ten tekst oznaczał, ale ponoć jest to rozkminione. Dobra, teraz widzicie tutaj, jak do tego doszliśmy, to tutaj cały czas w prawo, w tej już jaskini. Tutaj mamy takie przejście i tu już, zobaczcie, są filary. Tu już będzie dosyć prosto. No, najtrudniejszy etap w zasadzie tej drogi całej jest za nami. No właśnie. I po środku tych kolumn jest on. No jak widzicie, w tej chwili nie można tego miecza wyciągnąć. To, co musimy zrobić, to wszystkie 11 tabliczek. Wszystkie 11 tabliczek musimy powkładać na miejsce. To nie ma znaczenia, w jakiej kolejności te tabliczki będziemy umieszczać. Od której kolumny sobie zaczniecie, to nieistotne. On z automatu i tak umieści odpowiednią tabliczkę w miejscu do niej przynależnym. Tam już taka jedna tabliczka w tej jednej kolumnie była umieszczona. To też dla nas jakaś podpowiedź. No ale tak jak mówię, no my musimy zebrać te 11, tak jak mówiłem, my musimy zebrać te 11 tabliczek, żeby w ogóle móc wyciągnąć Excalibur. Miecz legendarny. Całkiem dobry, ale powiem wam tak szczerze, to nie jest najlepsza broń. Miecz, owszem, świetny, ale znalazłem gdzieś w jakiejś lokacji, jest też u mnie na kanale, młot kowalski, nie pamiętam już tylko w której lokacji. Jego ulepszyłem właśnie na ten poziom, zwiększyłem mu jakość do tego poziomu wyśmienitego, czyli w zasadzie legendarnego. I ten młot kowalski według mnie no ma zdecydowanie lepsze statystyki, jest szybszy przede wszystkim i młot jest bronią jednoręczną, nie dwuręczną. To akurat, że dwuręczny miecz Excalibur, to nie do końca też mi przeszkadza, bo tam są takie umiejętności, które rozdysponujemy punkty umiejętności Wavora. Jedną z umiejętności chyba było, że mogę nosić w jednej ręce miecze, bronie dwuręczne, tak? Mogę się nimi posługiwać, ale to i tak jest wtedy troszkę wolniej, niż gdybym trzymał taki miecz oburącz. Także wolę młot kowalski mimo wszystko, bo mogę go sobie spokojnie trzymać w jednej ręce. Jest szybszy, szybciej
zadaje ciosy. No ale jest to taka ciekawostka. No jest to fajna sprawa, bo tego Excalibura, jak widzicie, nie zdobędziemy sobie od tak na pstryk, jedna miejscówka i to wszystko. No musimy tych lokacji trochę pozaliczać. 8 jaskiń, 3 zelotów i wtedy mamy wszystkie tabliczki. Tak jak mówiłem, wszystkie jaskinie są u mnie na playlist z Assassin's Creed Valhalla. Tam tych filmów też już trochę się narobiło. Dobra, zbliżamy się powoli do końca do ładowania tych tabliczek. Nie wiem czemu, ale jest coś w tej animacji wkładania i wsysania tej jakby energii przez tą kolumnę. Jest to naprawdę fajnie zrobione, przemyślane. W ogóle ten Assassin Valhalla, no jedna z lepszych odsłon, no jeśli nie najlepsza w ostatnim czasie, no bo to jednak troszkę już minęło było tych asasynów i teraz wyciągamy Excalibura. Ciężki miecz Excalibur właśnie w tej chwili jest nasz. Ciężki miecz mitycznej jakości, broń dwuręczna, jak widzicie. Dobra, ja sobie tutaj powkładam jakieś runy do niego. No to jest fajne, że te mityczne przedmioty, one mają już 3 miejsca na runę, ale jak widzicie, mod Kowalski też mam tutaj poulepszany. Ten sobie ulepszę. On atak ma lepszy od Mota Kowalskiego, ale cała reszta parametrów jest gorsza. Dobra, jak stąd wyjść? Syn mi powiedział, użyj szybkiej podróży. No w sumie może i miał rację, ale ja wam pokazuję, jak wyjść z tej jaskini w taki sposób po prostu, żeby tej szybkiej podróży nie używać. Nie skacz tutaj, tylko dołem, dokładnie. Tutaj mamy jakąś szparę i w zasadzie jesteśmy już blisko wyjścia. Te szybkie podróże, te wszystkie znaczniki na mapie, tych ułatwień jest trochę tutaj za dużo. W ogóle gry idą w tę stronę, żeby to wszystko graczowi ułatwić jak najbardziej. No troszkę szkoda. Wolałbym bez znaczników. Szybka podróż, ok, ale nie na przykład z takiego miejsca. Ale dobra, nieistotne. Jak się Excalibur sprawdza w akcji? Popatrzcie sobie, trochę powalczymy. No tu są ciężcy przeciwnicy, oni mają wysoki poziom, zresztą widać po czaszkach, więc tu i tak sporo im Excalibur zabiera. No fajnie się wybija tym mieczykiem. Jest wolniejszy, bo mówię, to ciężki miecz, ale całkiem spoko. Wszystko z mojej strony. Do zobaczenia. Cześć.